Szanowni Państwo, żołnierze. W dniu dzisiejszym jest szczególny moment, ponieważ żegnamy 300-osobową grupę żołnierzy, którzy udają się po raz ostatni do wykonywania trudnych zadań mandatowych w ramach 31. zmiany PKW Andow do Syrii i Izraela. I tak jak powiedział ksiądz kapelan na dzisiejszej mszy, mam skromną nadzieję, że to nie jednak będzie ostatnia zmiana, jak to wynika z decyzji naszych władz i przełożonych. Wszyscy żołnierze polskich kontyngentów dotychczas uczestniczący na wzgórzach Golan swoim profesjonalizmem wymiernie przyczynili się do umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego, wzrostu uznania i szacunku dla żołnierza polskiego. Dzięki trudowi i wysiłkowi waszych poprzedników kontynuowany jest pomyślnie proces utrzymania pokoju w tym regionie świata. Sądzę, że jako ta dzisiaj niestety historyczna ostatnia zmiana kończąca nasz wieloletni pobyt w tym rejonie świata przypieczętujecie kolejną chlubną kartę udziału Polski w misji pokojowej i w rozwiązywaniu problemów świata w tym rejonie. Żołnierze, życzę wam, aby misja na wzgórzach Golan przyniosła dużo zawodowej satysfakcji i zadowolenia, a nade wszystko, abyście wrócili wszyscy po pomyślnym wykonania zadania do kraju. Życzę waszym rodzinom wytrwałości w półrocznej rozłące i aby ten czas rozłąki upłynął wam jak najszybciej. Drugiej kompanii pilotów, dowodzenie przez Polążego Andrzeja.